Cześć! Jeśli nie chcecie tracić czasu na reinstalację swojego systemu, to dzisiejszy odcinek HackPisy jest dla Was. Przedstawiamy tworzenie obrazu systemu w systemie Windows. Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z sytuacją, gdy z różnych przyczyn trzeba było przeinstalować system, a postawienie go od nowa zajmuje masę czasu. W takiej sytuacji albo męczycie się z komputerem, albo przygotowujecie się duchowo na kilka godzin straconego czasu. Windows 7 został wyposażony w narzędzie, które potrafi wykonać dla nas obraz naszego systemu oraz swoisty nośnik przywracania, który możemy użyć w celu naprawy ewentualnych błędów systemowych. A jak nic już nie pomoże, możemy skorzystać z przywracania systemu z wcześniej utworzonej kopii zapasowej. Zapisując kopię, pamiętajmy o zrobieniu tego na zewnętrznym nośniku. Odradzam tworzenie jej na tej samej fizycznej maszynie. Obraz całego systemu, poza ustawieniami Windows i wszelkimi plikami z tym związanymi, zapiszę również wszelkie dokumenty będące w obrębie katalogów. Przed stworzeniem obrazu przywracania, dobrym rozwiązaniem jest postawienie ten ostatni raz od podstaw naszej maszyny i stworzenie obrazu na świeżo po instalacji nowej wersji oprogramowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić ten obraz na aktualnym stanie systemu, lecz w praktyce bardziej niezawodna może okazać się jednak kopia świeżej instalacji. Tworząc obraz, ograniczamy się wyłącznie do wskazania miejsca, gdzie chcemy zapisać dane. Wśród opcji jest również możliwość zapisania obrazu wprost na maszynie będącej częścią naszej sieci. Po stworzeniu obrazu systemu przydałby się dysk bezpieczeństwa. Dzięki niemu, w momencie nawet sporego błędu naszego systemu, jesteśmy w stanie nad nim zapanować dzięki kilku opcjom, które oferuje dysk. Utworzenie takiego nośnika ogranicza się wyłącznie do wskazania płyty DVD, na którą chcemy nagrać pliki. Na koniec jak zawsze zapraszam na Webshake TV po więcej odcinków oraz komentujcie nasze odcinki na Facebooku. Cześć!